To dużo owoców. Jesteś dobrym zbieraczem, prawda, mały Baście? No to teraz poszukaj jeszcze, hm? Dobrze, grzeczny chłopak. Dzieci, idziemy. To wyrzutek wygnana. No, dziś. No dalej. Już. Słyszy mnie. Czy to jakaś linia? Nie mogę się wydostać. Trochę ciasno, ale się zmieszczę. To muszą być ruiny ze świata metalu. Jedno z dawnych miejsc. Rost zabronił mi chodzić w takie miejsce. Ale muszę znaleźć wyjście. Jest. Co to? Nieżywy człowiek. Tam jest coś lśniącego. Światła. Wszędzie. Jak ono to robi? Metalowe drzwi. Zamknięte. Może to znalezione urządzenie pomoże.
kształt. Jest jakoś połączony z tymi drzwiami. Zmieniło kolor. Drzwi też zmieniły kolor. Udało się. Co to jest? Ma urządzenie, jak to, które zna... A myślisz, że ja tak chcę? Lepiej nie dam rady. On jest zaraz za tobą. Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Pokaż. Pokaż jeszcze raz. Dam radę. Jestem zaraz za tobą. Cześć. Hej. Wszystkiego najlepszego. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Słuchaj, tato nie może być teraz z wami, ale i tak możemy zrobić przyjęcie, co? No pewnie. Wszystkiego najlepszego, Izaaku. Tatuś bardzo kocha swojego synka. Szczęśliwego nowego roku, pamiętniku. Dasz wiarę, że wczoraj naprawdę świętowaliśmy? No więc tak, tak jakby. Dyrektor Evans zaprosiła wszystkich do sali wspólnej. Nie mam pojęcia, skąd wytrzasnęła czapeczki, trupi klimat. Siedzimy, patrzymy, jak wskazówka zbliża się do północy i myślę sobie, czy tylko ja dostrzegam ten symbolizm? Byłoby warto, gdyby Skylar znowu się upił, ale chyba byłem błędem, którego nie zamierza powtórzyć. Widziałem, jak się zbierają w sali zebrań. Bydło na rzeź, tylko że uśmiechnięte. Chana rozdawała wszystkim leki, jakby życie było jakimś bólem do uśmierzenia. Ale nie dla mnie. Nie odejdę po cichu, nie odpłynę. Zakończę swoje życie kropką, nie wielokropkiem. Cholera, zakończę je wykrzyknikiem. Jeśli ktokolwiek, kto to usłyszy, poczuje się urażony, trudno. Nikomu nie jestem już nic winien. Czemu tutaj są?
Co im się stało? Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci waszej, to znaczy naszej. Przepraszam, ale dawno tego nie robiłem. A te leki od Szany, solidne. No dobra, od początku, dzieci. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Może tyle mi wystarczy, wiesz? Gdy otworzyły się drzwi i cię zobaczyłam, jak stałaś w sukience z retroprzędzy, a do tego ten uśmiech, musiałam się odwrócić, bo byś zauważyła, jak mi się twarz zmienia od kwitnących w środku uczuć, wiesz? To była chwila, ale od razu wiedziałam. Wiedziałam, że będziemy na zawsze. Znalazł mnie! Rostu mnie znalazł! Na dole! Idę! Idę! Dzięki Wszechmatce. Chodź tu, daj rękę. Nie powinnaś tam być. Chodź!